Hej, cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy kolejny test, a raczej G+, i będziemy testować squishy. Bardzo wiele osób prosiło mnie, żebym przetestowała właśnie dużo różnych rodzajów tych oto gąbczastych rzeczy. Różne kształty, różne zapachy, wielkości, ceny na AliExpress, więc dzisiaj przychodzę do Was z 6 różnymi, ale zarazem tak bardzo podobnymi do siebie squishies. Ale oczywiście zanim do tego zaczniemy, muszę dać swoją przemowę początkową, czyli oczywiście jeśli ten film Ci się podoba, to dawaj koniecznie łapkę w górę i pisz w komentarzach, o czym chciałbyś zobaczyć kolejny test albo co chciałbyś, żebym przetestowała. Do tego koniecznie subskrybuj kanał tutaj na dole oraz klikaj przycisk dzwoneczka, żeby dołączyć do naszej wspaniałej wielkiej rodzinki. Wbijaj na Instagrama, na grupę i nie wiem czy wiesz, ale mam swój drugi kanał. Jeśli lubisz Simsy, lubisz MSP w moim wykonaniu, to koniecznie subskrybuj, bo na tym kanale już tego nie będzie, więc koniecznie wbijaj na ten drugi. Nazywam się tam Adrianna Skon Game. Bardzo odkrywczo! No dobra, w takim razie po tym króciutkim wstępie możemy już przejść do testowania, więc myślę, że na samym wstępie opowiem Wam o tej oto brzoskwince, o której już Wam w którymś filmie wspominałam. Tutaj będziecie mieli kartę do tego filmu, żebyście mogli zobaczyć moją recenzję właśnie tej brzoskwini. No i po tym filmie posypało się dużo różnych pytań, co to jest, gdzie to kupić. Bardzo dużo osób właśnie kupiło sobie takie oto gąbczaste coś właśnie po moim filmie, więc dzisiaj przetestujemy dużo innych właśnie tych gąbek. Nie pamiętam dokładnie, ile za nią zapłaciłam, wydaje mi się, że około 8-9 zł, jak coś to poprawcie mnie w komentarzu. Dalej sprawuje się świetnie, co prawda jak widzicie zrobiły się tutaj takie lekkie dziury i jest to spowodowane tym, że pesto się do tego dorwał i powbijał tutaj swoje pazury, ale też ja, mając długie paznokcie, po prostu wraz z wgniataniem po prostu te paznokcie się wbijały, no i zostawiły takie oto ślady, ale dalej gąbka jest super, bardzo mi się podoba, co prawda rzadko z niej korzystam, bo leży tam gdzieś daleko na półce, ale jak tylko ją widzę, to biorę i zgniatam, i zgniatam, i zgniatam, i zgniatam, i zgniatam, i zgniatam, i po prostu jest to uzależniające. Jeśli masz takie coś, to wiesz dobrze, o czym mówię i nie patrzcie na mnie tak jak na wariatkę, bo no po prostu musicie tego dotknąć. I zrozumiecie. Po prostu zrozumiecie, o co chodzi. Dzisiaj, poza brzoskwinią, która była jedną z 6 form, które możemy dzisiaj przetestować i zobaczyć, mam jeszcze kilka innych. I za chwilę zobaczymy zestawienie. Ocenimy zapach, kształt, pomalowanie, miękkość i tworzywo. Więc jeśli chodzi o tą brzoskwinię, jest mega miękka, naprawdę bardzo mi się podoba jej miękkość, super się wgniata, fajnie się odkształca. Jeśli chodzi o pomalowanie, to pamiętacie pewnie, że tutaj są pewne różne takie niedomalowania. No i mogłoby się lepiej, tutaj troszeczkę nawet nam spękała, ale tak to ogólnie jest mega fajna i bardzo ją polecam, bo jest duża i na cenę 8-9 zł naprawdę nie jest dużo jak na takiego squisha. Lecimy dalej i myślę, że tak troszkę to wymieszamy. Teraz pokażę Wam jednorożca. Wygląda on tak i na pierwszy rzut jakby przy dotyku ta gąbka jest o wiele twardsza i nie tak fajnie się odginia jak właśnie ta brzoskwinia. To trzeba stwierdzić. Bardziej przypomina jakby to było, no nie wiem, z jakiegoś plastiku. Trochę przypomina jakieś tworzywo sztuczne niż taką gąbkę. Dziwnie to wygląda, naprawdę trudno mi jest to ocenić. Kształt jest fajny, jak widzicie, jest to bardzo ładny jednorożec. Jest dużo aukcji, które ogólnie oferują losowe wysyłanie różnych kształtów. Jednak ja akurat wybrałam sobie tego jednorożca, bo jest to jednorożec. Myślałam, że będzie większy, troszkę zaskoczyło mnie to, że jest taki malutki. Tutaj to wszystko, co Wam za chwilę pokażę, tak strasznie pachnie, ale ładnie, że już w ogóle mój węch nie działa i nie czuję. Ale całkiem ładnie pachnie, nie jest taki konkretny zapach, ale jest spoko. Więc tak, jeśli chodzi o kształt, jest ładny, mogłoby być troszeczkę większe. Zapach jest spoko, nie wali plastikiem, więc jest całkiem przyjemnie. Mogłoby być troszeczkę lepiej wycięte, pomalowanie też jest całkiem ok. I to oto cudo kosztowało mnie, słuchajcie, $1.67, czyli jakieś 6,30, więc nie jest to jakiś mega duży szał, bardziej opłaca się brzoskwinia. No. Dalej będzie to coś mega, mega mini.
i jest to taki oto lodzik. Słuchajcie, tutaj już jakość się sypie. No, wycinanie średnio, malowanie średnio, jakość tej gąbki średnio. Ogólnie ma być to w formie takiego bryloczka, a tutaj ma takie oto kółeczko, żeby można było sobie to gdzieś przywiesić. W środku wyczuwam jakiś kawałek metalu, kompletnie nie wiem do czego, bo w końcu, no nie wiem, ma to tutaj takie swoje kółeczko, nie, w sumie to kółeczko nie jest z gąbki, tylko jest plastikowe. Okej, w takim razie jest to po prostu zatopione w tej gąbce. Tu już mi się troszeczkę nderwało. No i ogólnie szału nie ma, ale jeśli chodzi o bryloczek, żeby się odstresować, kiedy jedziesz autobusem i się wkurasz na cały świat, że właśnie spóźniasz się do szkoły, to myślę, że jest to coś super. Kosztowało mnie to 55 centów, więc jakieś 2 złote. Więc jeśli interesuje Was taki oto bryloczek, jak najbardziej polecam, ale jakość nie powala. Dalej! Powiem Wam, że zamówiłam coś fajnego i byłam w szoku, jeśli chodzi o wielkość. Naprawdę byłam w szoku, jeśli chodzi o wielkość. I jestem też w szoku dlatego, bo zapach powala i mam ochotę to zjeść, chociaż wiem, że jest to tworzywo sztuczne. A mowa tutaj, słuchajcie, o bagietkach. To są bagietki. Zmietające się bagietki. Czy wy ogarniacie ten szał, że to jest bagietka? Widziałam dużo różnych dziwnych kształtów, ale bagietka jak najbardziej pochłonęła moje serce. I powiem Wam, nie wiem czemu, ale mam te bagietki dwie i wydaje mi się, że chyba sklep, z którego zamawiałam, wysłał mi paczkę i chyba się nie skapnął, że ja tą paczkę zamówiłam i wysłali mi drugą bagietkę. Więc mam dwie. I słuchajcie, te bagietki pójdą do Was na rozdanie. Ale zanim będzie to rozdanie, to po prostu pozwólcie mi dać swoją ocenę na temat tych oto squishów. Otóż, nie pamiętam, która przyszła do mnie pierwsza, bo jakaś różnica była bodajże 2 tygodni między jedną a drugą przesyłką. Były one zgniecione tak w paczce, totalnie zabezpieczone, po prostu włożone w folię i wysłane. I bałam się, że będzie tragicznie, kiedy to wyciągałam, ale słuchajcie, one są w stanie idealnym. Jeśli chodzi o wycinanie, jest prawie idealnie. Naprawdę są tutaj takie niewielkie jakieś takie szczątki tego wycinania. Tworzywo jest lepsze niż brzoskwinia. Jest to tak mięciutkie, że chciałabym, żeby bagietki kiedyś były takiej miękkości. I serio, to jest tak odstresowywujące. No, kocham tą bagietkę, naprawdę kocham ją. Zapach. To pachnie jak przesłodkie ciasto. Jakaś słodka bagietka, coś pieczonego z cukrem. To jest tak cudowne, że naprawdę chciałabym iść do piekarni i kupić coś, co właśnie tak pachnie. To jest przecudowne. Kiedy otworzyłam w ogóle tą paczkę, to ten zapach wybuchnął mi w twarz i było takie, co to jest? Nie wiem, ale chcę tego więcej. Więc bagietka jest super. Jeśli chodzi o malowanie, no to po prostu jest żółte. Tutaj jest troszeczkę tak jakby przyciemnione, żeby był taki większy efekt tej bagietki. Super, jest duże. No jest mega. Druga bagietka, jak nie wiem, czy widzicie różnicę, jest troszeczkę bardziej jakby przyciemniona, bardziej pomalowana, ma troszkę większe te wypustki, ale ogólnie tutaj już wycięcie, słuchajcie, jest perfekcyjne. Mamy znowu kółeczko do przyczepienia, więc jakbyście chcieli mieć bryloczek z taką wielką, wiszącą bagietką, myślę, że robilibyście szał na dzielni, to na pewno. Zapach jest przepiękny, troszeczkę inny, ale dalej taki super jak ta. Jeśli chodzi o miękkość, ta jest troszeczkę bardziej sztywniejsza, ale jest też bardzo, bardzo fajna. No i te bagietki są super. Serio, są super. Już patrzę, ile one kosztowały. Znaczy, przynajmniej jedna, bo nie wiem, skąd się wzięła druga. Słuchajcie, bagietka kosztowała $1.51. Czyli na złotówki jest to 5,50. Tylko 5,50. Chciałabym handlować takimi bułkami. Naprawdę, mogę otworzyć piekarnię z bułkami do zgniatania. Tak jak ostatnio, te bułki idą do puli na rozdanie na Instagramie, więc jeśli chcecie wziąć udział, to koniecznie wbijajcie na Instagrama, a już niedługo będzie tam informacja o rozdaniu, więc
wszystkie linki w opisie. Rozgadałam się, przechodzimy do ostatniej rzeczy, którą już mogliście zobaczyć na moim Instagramie, więc jeśli śledzicie, to wiecie, co Wam pokażę. A jest to, słuchajcie, oj, wypadło mi z ręki. Jest to squishy w kształcie mleczka. Jest to mleko, kartonik mleka z taką cute minką. Z bardzo cute minką. Jak tylko zobaczyłam to, to mówię, no nie, no muszę. Jest prześliczne, różowe, ma serduszka, jest bardzo fajnego tworzywa, trudno mi porównać do jakiego. To jeszcze jest inne w dotyku, więc najwidoczniej jest wiele różnych formuł właśnie odlewania czegoś takiego, więc no, ale naprawdę jest bardzo przyjemne w dotyku. Fajnie się odkształca, no i słuchajcie, przepięknie pachnie. Teraz już troszeczkę mniej, ale na samym początku pachniało przepięknie mlekiem czekoladowym. To było mleko czekoladowe, słuchajcie. Było to super i dalej się jaram tym czymś. Troszeczkę jakby, myślę, że z upływem czasu ta oto cute minka będzie schodzić, ale i tak jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. I kształt, i jakość jest git, bardzo polecam. I tu Was zdziwię, za to oto mleko zapłaciłam... Zapłaciłam 2,81, czyli na polskie jest to powyżej 10 zł, więc zobaczcie, cute minka robi swoje, bo za tą cenę moglibyśmy mieć i brzoskwinię, i bułkę. Ja już nie mogę z tego odcinka po prostu, ja już mam taką bekę z tego mojego podniecenia tymi bułkami, z tym podnieceniem tą brzoskwinią. W cenie tego mleka możecie mieć bułkę i brzoskwinię. Wow, bierzcie póki ciepłe. Dobra, już nie muszę uspokoić, masakra. Okej, w takim razie to tyle. Dowiedzieliśmy się, ile kosztuje brzoskwinia, jednorożec, lodzik, dwie bagietki, które idą na rozdanie i mleko. Tak więc słuchajcie, jeśli chcecie więcej squishies, żebym przetestowała, oceniła i w ogóle, no wie, nie wiem, chcecie więcej, to piszcie w komentarzach, ja chętnie poszukam innych squishów i po prostu przetestuję je i dowiem się, które warto kupować. Pierwszy raz, słuchajcie, zrobiłem coś takiego, że wstawię Wam rzeczywiste linki do tych rzeczy, żebyście mogli kupić dokładnie te, które Wam pokazuję, bo wiem, że jest na nie szał, więc będą linki. Możecie się tego spodziewać. No i tyle. Tak więc, słuchajcie, kończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie dawajcie łapki w górę, jeśli chcecie więcej. Subskrybujcie kanał, wbijajcie na wszystkie linki podane w opisie i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia i pa, pa! I oglądajcie drugi kanał, bo tam będzie MSP. No. Pa, pa!